Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym wydaniu programu Zdrowo Poinformowani porozmawiamy z naszym gościem na dość ciekawy, a zarazem kontrowersyjny temat. Białe małżeństwa i aseksualizm. Na czym dokładnie to wszystko polega i dlaczego ludzie decydują się na życie bez współżycia seksualnego? Na te i inne pytania odpowie nasz dzisiejszy gość, psycholog i seksuolog Anna Zawadzka. Dzień dobry Pani Aniu. Witam serdecznie. Poruszymy dzisiaj, myślę, że bardzo ciekawy temat dla wielu osób, taki dotykający bardzo intymnej sfery życia każdego człowieka. Białe małżeństwa i rezygnacja z życia seksualnego bardzo rzadko się zdarza, ale jednak. Może zacznijmy od początku. Co to w ogóle takiego białe małżeństwa? Skąd nazwa się wzięła? Bo jednak biały to chyba taki kolor czystości. Tak, rzeczywiście białe małżeństwo określa związek osób, które decydują się na rezygnację z pożycia seksualnego. I tak jak Pani bardzo trafnie zauważyła, to właśnie ta biel kojarzy nam się z tą niewinnością, czystością. Natomiast trzeba pamiętać, że to białe małżeństwo jest taką formą umowy i deklaracji między partnerami. To znaczy, że my nie możemy zawrzeć tego małżeństwa, takiego małżeństwa, ani w Urzędzie Stanu Cywilnego, ani w kościele. Czyli w żaden sposób formalnie? Nie, nie jest to sformalizowane, to jest bardziej taka deklaracja, umowa między partnerami. Z Pani doświadczenia i rozmów z pacjentami, dlaczego najczęściej oni decydują się na życie bez seksu? Przyczyn rezygnacji z seksu jest bardzo wiele. Część z nich właśnie dotyczy tych aspektów religijnych, na przykład ludzi, którzy planują wstąpić w związek małżeński, ale wcześniej już chcą żyć razem, jednak zachować tą czystość do ślubu, bądź też osób, które z jakichś powodów rozstały się z dotychczasowymi małżonkami, pragną wejść w nowy związek partnerski, ale jednocześnie korzystać z sakramentów. Także to są te przyczyny najczęściej religijne, ale też ludzie rezygnują z pożycia seksualnego w takich sytuacjach, kiedy jakość ich związku jest bardzo słaba na poziomie emocjonalnym. Wtedy, gdy żyją już tak bardzo daleko od siebie, że już nawet nie ma tej bliskości emocjonalnej i to się przekłada oczywiście też na tą bliskość fizyczną. Część osób rezygnuje z życia seksualnego w momencie, kiedy pojawiają się problemy natury seksualnej, na przykład problemy z zaburzeniami erekcji albo z pożądaniem seksualnym, albo pojawia się awersja seksualna. Część z tych problemów może mieć swoje podłoże takie bardzo psychologiczne, w negatywnych przekonaniach dotyczących seksualności, może mieć podłoże w jakichś negatywnych doświadczeniach, na przykład nawet nadużyć seksualnych. Często też na brak ochoty na seks skarżą się pacjenci, którzy cierpią na różne zaburzenia psychiczne, na przykład depresje, lęki i wówczas no często to libido również jest obniżane przez leczenie farmakologiczne. Czasem zdarza się, że przyczyną jest orientacja seksualna, przyczyną braku seksu w małżeństwie. Zdarzają się takie osoby, które na pewnym etapie swojego życia, już po zawarciu związku małżeńskiego, odkrywają i uświadamiają sobie orientację seksualną, czyli kierunek popędu płciowego, na przykład do płci tej samej, ale z różnych przyczyn nie rezygnują z dotychczasowego małżeństwa, na przykład z przyczyn finansowych, ze względu na dzieci albo po prostu z takiego lęku przed reakcją otoczenia. Co jeżeli pojawia się aseksualizm? Brak potrzeby współżycia jednego z partnerów. W ogóle na czym to dokładnie polega? Od tego może zacznijmy. Aseksualizm rzeczywiście dotyczy osób, które rezygnują z aktywności seksualnej świadomie, ponieważ nie odczuwają potrzeby kontaktów fizycznych z drugą osobą i też nie dążą do zawierania takich związków o charakterze seksualnym. Osoby aseksualne najczęściej mówią o sobie, że one nie czują pociągu seksualnego, nie mają tego typu potrzeb i nawet nie chcą ich realizować. I często zrzeszają się też i nawet dążą w aktualnym świecie do tego, żeby uznać aseksualizm jako czwartą obok hetero, homo i biseksualizmu orientację seksualną. Najczęściej osoby aseksualne też albo decydują się na związki z osobami, które również nie odczuwają potrzeb seksualnych, albo z jakiegoś powodu nie realizują tych potrzeb seksualnych, albo też decydują się na życie w samotności. A seksualizm w Polsce traktowany jest jako choroba, zaburzenie? Jak to jest klasyfikowane? No właśnie, rzeczywiście tu trzeba dobrze rozgraniczyć aseksualizm od choroby, jaką jest brak lub utrata potrzeb seksualnych. W dalszym ciągu trwa pewien dylemat kliniczny, dlatego że aseksualizm jest stosunkowo od niedawna badany. I tak naprawdę dotychczasowe badania wskazują na to, że aseksualnych jest niewiele osób, około 1% populacji, także to nie jest duży odsetek i też w związku z taką niewielką liczbą osób i tym, że od niedawna są badani, nie możemy aż tak dobrze tych informacji zgłębiać na temat aseksualizmu. One jeszcze i przyczyny i przebieg jeszcze do końca nie jest wyjaśniony, ale coraz więcej środowisk naukowych jednak proponuję, aby aseksualizm nie traktować jako choroby, ale właśnie jako pewnej orientacji seksualnej, właściwie jako brak tych potrzeb seksualnych, ale taki już wrodzony, wkomponowany w osobowość, w tożsamość danej osoby. Osoby też aseksualne raczej deklarują, że one już od okresu dojrzewania, kiedy te potrzeby powinny się pojawiać, potrzeby seksualne, potrzeby pożądania drugiej osoby, tych potrzeb nie odczuwały i tego pożądania też nie odczuwały. I ta sytuacja właściwie przez lata się nie zmieniała i w żaden sposób nie było nawet takich okresów, kiedy to pożądanie się pojawiało, w żaden sposób oni nie byli w stanie odczuwać nawet tego podniecenia. Natomiast w przypadku, kiedy dana osoba odczuwa brak potrzeb seksualnych po względnie normalnym okresie funkcjonowania seksualnego, wówczas rozpoznajemy już jednostkę chorobową. Pani Aniu, warto też powiedzieć różnicę między aseksualizmem a zaburzeniami popędu seksualnego, bo to też jest często, mi się wydaje, mylone. Tak, rzeczywiście zaburzenia popędu seksualnego to jest choroba umieszczona w międzynarodowej klasyfikacji chorób. Ta choroba charakteryzuje się znacznym zmniejszeniem lub utratą potrzeb seksualnych. I to manifestuje się zarówno w aktywności seksualnej, jak i zainteresowaniach tematami seksu. To również ukazuje się jako zmniejszenie myślenia o sprawach seksu, czy nawet fantazjowania o seksie. I wówczas dana osoba zaczyna podejmować aktywność seksualną i inicjować ją znacznie rzadziej w stosunku do tego, co działo się z nią wcześniej i jak wyglądało to wcześniej w jej życiu, ale też dużo rzadziej niż byśmy tego oczekiwali ze względu na wiek i okoliczności dla danej osoby. I abyśmy rozpoznali w ogóle zaburzenia popędu seksualnego, przyjmujemy kryterium występowania tego problemu 6 miesięcy, co najmniej 6 miesięcy i nie może być on spowodowany żadnymi innymi problemami zdrowotnymi, w tym problemami psychicznymi, ani stosowaną farmakoterapią. No bo trzeba też pamiętać, że wiele problemów zdrowotnych, ale również właśnie leczenie chorób przewlekłych i wiele leków również wpływa na zaburzenia popędu seksualnego. Jak wygląda taki związek kobiety aseksualnej i mężczyzny aseksualnego? Co w związku dla nich ma największą wartość? No bo jednak bliskość, nie chcę powiedzieć dla normalnych ludzi, ale no jednak jest ważna, dla nich nie. A co jest? Tak, to jest taki związek, zresztą bardzo dobrze zwróciła Pani uwagę na to, że to i aseksualny mężczyzna, i aseksualna kobieta, albo przynajmniej jedna z tych osób, która rezygnuje z realizacji potrzeb seksualnych. I jeżeli spotkają się takie dwie osoby, rzeczywiście mają szansę utworzyć satysfakcjonującą relację, dlatego że taki związek opiera się, tak jak związki o charakterze seksualnym również, opiera się przede wszystkim na tej płaszczyźnie emocjonalnej, czyli następuje tutaj budowanie przyjaźni, relacji intymnej, przywiązania, podstawą jest komunikacja, rozwiązywanie problemów, wspólne podejmowanie decyzji, posiadanie wspólnych pasji, czyli tak naprawdę budowanie tej wspólnej przestrzeni, ale też oczywiście z zachowaniem tej przestrzeni własnej. Czyli ten związek właściwie od takiego związku z komponentą seksualną nie różni się znacząco, no oprócz tego, że nie ma tej fizyczności. Natomiast i tak oparty, zresztą powinien być, tak jak inne związki, inne relacje, na tej głębokiej przyjaźni. A co w przypadku, gdy jeden z partnerów jest aseksualny, a drugi jednak potrzebuje tej bliskości, potrzebuje tego seksu? Jak taki związek wygląda? Ma szansę na przetrwanie? Jednak osoby aseksualne wybierają najczęściej takich partnerów, którzy również nie odczuwają potrzeb seksualnych albo ich po prostu nie chcą realizować, nawet jeśli odczuwają. Troszeczkę komplikuje się sprawa w sytuacji, kiedy związek tworzą ludzie, którzy mają te potrzeby seksualne, ale na którymś etapie tej relacji u jednego z nich te potrzeby zanikają. Właśnie. I pojawia się choroba. Mhm. Oczywiście seks ma ogromne znaczenie w relacji i to z wielu powodów, ponieważ on pełni wiele funkcji. Te takie najważniejsze to po pierwsze oczywiście funkcja prokreacyjna, która z ewolucyjnego punktu widzenia jest bardzo istotna. Po drugie, seks jest też taką formą okazywania miłości i czułości drugiemu człowiekowi. To jest też taka możliwość okazania tego, że ktoś jest dla nas atrakcyjny, że zauważamy jego potrzeby i jesteśmy otwarci na zaspokojenie tych potrzeb. Również seks pełni funkcję takiego źródła dostarczania nam przyjemności i zarówno na poziomie emocjonalnym, jak i fizycznym. Oczywiście i wiele, wiele innych funkcji. Jeżeli tego seksu nie ma w związku, to wówczas niestety dochodzi do wielu problemów, kłótni, często zdrad, braku porozumienia również na innych płaszczyznach, nie tylko seksualnych. Niekiedy również dochodzi do rozpadu związków, ale ludzie chyba mają coraz większą świadomość tego, bo coraz częściej zgłaszają się z tym problemem do gabinetu specjalisty. Czyli już jednak rozmowa z psychologiem czy z psychiatrą na ten temat już nie jest wstydem? Nie, coraz rzadziej tak naprawdę jest to wstyd. Coraz częściej ludzie po prostu chcą podnieść jakość swojego życia i poprawić swoje relacje z partnerami i nie mają przed tym żadnych oporów. Jeszcze Pani Aniu, myślę, że warto powiedzieć, jak wygląda taka wizyta, jeżeli przychodzi do Pani pacjent z takim problemem. Czy są niektóre osoby, które chcą się od razu wygadać, a niektóre pomilczeć? Jak to wygląda? Rzeczywiście czasami podejmowanie decyzji o takiej wizycie jest dosyć długie, czyli zanim osoba zdecyduje się, a przyjdzie na wizytę, to ten czas jest dosyć długi, bo ten okres przygotowania się na tą wizytę jest rozłożony w czasie. Ta pierwsza wizyta jest najczęściej taką wizytą diagnostyczną, czyli po pierwsze ustalam, z jakim problemem mamy do czynienia oraz z jakiego powodu ten problem się pojawił. Jeżeli jest to problem dotyczący jednej osoby w związku, bo na przykład wynika z jakiegoś negatywnego myślenia o sobie, o swojej seksualności, z jakichś barier wewnętrznych, to wówczas rzeczywiście proponuję terapię indywidualną. Natomiast z mojego doświadczenia ponad 10-letniego wynika, że jednak większość problemów z brakiem ochoty na seks u jednego z partnerów wynika z jakości relacji, w której pozostaje. Także najczęściej są to problemy w komunikacji, w rozwiązywaniu problemów, w braku zrozumienia także dla własnych potrzeb i wtedy proponuję terapię para. Bardzo dziękuję Pani Aniu za rozmowę i za te cenne informacje. Dziękuję pięknie. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.